inicjatywa Otwórzcie Granice nie skrywa żadnego politycznego interesu. Jesteśmy grupą obywateli ukształtowanych, zróżnicowanych, połączonych przez jedną wspólną potrzebę. Ratowanie naszej małej ojczyzny przed skutkami katastrofalnych dla naszego wyjątkowego regionu decyzji centralnych. Pozbawionych uczciwej, szerokiej perspektywy oraz aspektu zrozumienia specyfiki rejonu przygranicznego. Unia Europejska i otwarte granice to nie ideologia ani wielkie hasła, tylko codzienność dziesiątek i setek tysięcy ludzi w regionach przygranicznych. Rząd niszczy więzi współpracy i bliskości, a nawet przyjaźni przedsiębiorców i pracowników, sprzedawców i klientów, artystów, obywateli, stworzone przez 30 lat, żeby tylko pokazać, że broni granic. Choć przecież wirus już dawno jest w środku. Tu jest Polska, tu są Czechy. Solidarna ze sobą Europa. Wszelkie ruchy i inicjatywy zawsze powodują różne reakcje. Nie jesteśmy grupą krzykaczy. Kieruje nami potrzeba przywrócenia tego, co zostało nam jako regionowi niesprawiedliwie, choć w części sposób uzasadniony, odebrane. Mamy świadomość, że jest to problem złożony i nie ma tutaj idealnych rozwiązań. Jeśli nasze ruchy wydawają się nieśmiałe, niezrozumiałe, podejdź do nas uczciwie z rozmową i podziel się spostrzeżeniami, zwłaszcza jeśli uważa, że popełniamy błędy. Łączy nas wspólna ziemia, znajomi i miłość do naszego regionu. Pracujemy wspólnie na rzecz naszej społeczności. Przywróćmy dostęp do obu stron podzielonego Olzą Śląska Cieszyńskiego. Wspólnym dialogiem, działaniem w sposób przemyślany i uwzględniający potrzeby i odczucia nas wszystkich. Brawa dla was! Brawa dla was! Poprosiłbym pana rządowców. Chciałbym wręczyć symbolicznie manifest oficjalnie, żeby zobaczyli to wszyscy ludzie. Panie Przemysławie, mogę pana prosić? Ona decyduje też o wielu kwestiach w mieście, dlatego też zapraszam obecnych tutaj radnych, bo ja rozumiem, że ten apel to nie jest tylko i wyłącznie do osoby sprawującej funkcję burmistrza, ale do władz miasta, gdzie mamy burmistrza, panią burmistrz jako organ wykonawczy i Radę Miejską jako organ stanowiący, więc myślę, że na te ręce plus także, żeby ten apel trafił na ręce pana europosła, bo dobrze, żeby ten przekaz z Cieszyna szedł szerzej, szedł nie tylko do Cieszyna, na teren powiatu, województwa Polski, ale też szedł do Europy. Że dziękuję bardzo serdecznie, że tutaj wszyscy razem jesteśmy. Brawo! 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 Brawo dla pana burmistrza. Pan europoseł, coś chciałby powiedzieć? Przede wszystkim. Działa, to potrzeba dłużej przetrzymać. Przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować, bo udowadniamy z tygodnia na tydzień, że Unia Europejska to nie jest wyimaginowana wspólnota, jakby niektórzy chcieli, tylko Unia Europejska to my. Jesteśmy jednością. To prawda, jesteśmy jednością po dwóch stronach granicy, jako też państwo pewnie wiecie, śląski regionalista, jestem dumny ze Śląska Cieszyńskiego, że po dwóch stronach granicy są te same flagi księstwa i wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że wygramy tą bitwę, tą wojnę. Thank you.
przez 2 miesiące mama miała za cały marzec miała obrotu 2000 zł w marcu. Co to jest 2000 zł obrotu? No tak samo. Nie zaśmiecajcie środowiska. Liczę na was.